Cześć, tu Karolina. Przychodzę z pierwszymi zakupami w nowym roku. I kupiłam sobie właśnie w sklepiku na strychu, w sklepiku Gosi. Była minus 20% promocja na papiery. No, a że właśnie chciałam tą śliwkę w czekoladzie, no to pomyślałam, że skorzystam. I miałam też przed świętami tam koszyk, ale w końcu nie kupowałam. Ale właśnie zostawiłam sobie czarny brokat, bo się z nim polubiłam przed świętami. I wzięłam sobie cały, no, taki słoiczek. Wzięłam sobie też taki biały brokat i takie kuleczki, o których pisało, że to jest sztuczny śnieg. Ale one są takie drobne, naprawdę, które mogą wyglądać właśnie na pracy. No i dwa takie zegary. Dodatkowo wzięłam sobie żarówki, ale to bardziej z myślą o pracy, o tej końcówce, że wygląda to jak pierś, właśnie dla mamy karmiącej i jakoś tutaj to zasłania. Więc tak, może właśnie, żeby wiecznej energii czy coś takiego. Tak trochę żartobliwie. Wziąłam sobie też te chipboardy, bo szczerze wam powiem, nie za bardzo za nimi przepadałam. Kiedyś sobie wzięłam z Vintage Bizu. Ale tam było dużo takich okrągłych głównie i takich dziwnych małych kształtów. A tutaj jest jednak więcej tych ramek, zegarów, takich tagów. I pomyślałam, że spróbuję. I są też grubsze właśnie, bo tamte były tylko na takim tekturkowatym trochę. Nawet nie tekturka, tylko taka. Jak z tyłu nieraz bloku są takie arkusze, więc no spróbujemy. Zobaczę, jak to będzie pracować. No i tą śliwkę w czekoladzie podam tutaj sobie na bok może. Właśnie no, zawsze z tymi papierami mam tak, że często właśnie jak pokazują na live'ie, to bardzo mi się podobają, wow, wow, wow. No a potem jak oglądam w sklepie, no to już ten zachwyt jest jakby mniejszy, że nie wiem jak to działa, ale tak mam. Tutaj jest właśnie pełno tagów i właśnie w tych papierach dla mnie dziwne jest to, że każda strona tak naprawdę ma jedną gramaturę, bo okładka z elementami do wycięcia ma mniejszą gramaturę niż taki papier normalny, a z tymi elementami jednak więcej jest wycinania i lepiej jak on jest twardy. No ale to tylko takie moje może widzimisię. No ale ta okładka dla mnie dziwna. No jedna strona, nie wiem co dla nich za problem, żeby wszystko było w tej samej gramaturze. Tutaj jest taki jakby obrusik, taki mi się to tak kojarzy. Tak na szybko wam pokażę, bo pewnie większość z was już je widziała. Mi się bardzo podoba ten fiolet tutaj. Jest taki bardzo głęboki. Piękny. No i połączenie z brązem też jest bardzo, bardzo fajne. I ja myślałam tutaj właśnie o pracach na Dzień Babci. Może. I na Dzień Dziadka. Także. No, zakochałam się w tym fiolecie. Chciałam sobie jeszcze wziąć Hello Beauty. Ale. No, to taka lżejsza kolekcja, więc może kiedy indziej. Wzięłam sobie też właśnie listki. Fajnie, że są teraz też te dłuższe takie. Ja lubię takie właśnie rzeczy i one wyciągają fajnie kompozycje. Zawsze sobie można wyciąć nie bez wykrojnika,
fajnie też, jeżeli są dodane. I tutaj kwiatuszki też sobie wzięłam. Te karty. I tutaj są takie dwie książeczki. Tutaj i tutaj. I to też myślałam, żeby właśnie zrobić taką imitację książki z tego. Z tyłu też jest jeszcze taki. I tutaj nawet jest taki jakby kanapa. Wiecie, te pikowania. Fajne. Renia też się właśnie bardzo rozwinęła teraz. Tak. Te papiery są takie... No, bardzo dużo się na nich dzieje. Pamiętam te pierwsze kolekcje, no to tak jakby nieśmiało, a tutaj jednak tak myślę, że właśnie dzięki Karolinie w zespole, no to tam Reni to fajnie też wychodzi, te połączenie. No i wzięłam sobie zegary i motyle. To też właśnie jak przed świętami to dopiero odkryłam, że są takie wielkie ptaki i właśnie zegary, znaczy ptaki, owady. No i zegary, też nie wiedziałam, że to jest. Więc czasem fajnie tak sobie pogrzebać w sklepie. I wzięłam też papiery Mintaya. One były w promocji, więc na niej nie było tego rabatu, ale ja mam właśnie tą kolekcję Lovely Day, parę arkuszy, no i chciałam mieć też do tego dodatki. Wzięłam sobie dwa arkusze do wycinania i jeden arkusz tych kart. Nie wiem, czy będę używać, no ale zawsze wolę mieć tutaj też, to można potem jakby sobie korzystać. I dwa arkusze Seven Heaven, bo też dostałam wygrane chyba z filigranek kolekcję chyba małą, ale nie jestem pewna. No i też wziąłem sobie dwa arkusze, żeby mieć właśnie na jakieś kompozycje. Także to by było na tyle. No i dostałam gratisy. Tekturki, takie listki, takie dodatki jakby do kompozycji. Tutaj ten arkusz był naklejony, była na niego taśma, ale on jeszcze widać się błyszczy. Ale to właśnie uratowałam, tutaj tylko motylek ucierpiał. Właśnie z tej też dodatki do tej kolekcji. Tu jest taki obraz fajnie właśnie, nawet bo chyba tam nie ma takiej rzeczy. I ta druga kolekcja. I te cztery, jakoś tak. Tak, i no i pełno takich paseczków. Sobie porozdzielam od razu. Takie świąteczne, one są dwustronne. Także tak. Tu. Tutaj właśnie taki dodatek ze sklepiku Gosi. Taka książeczka i takie mapy. A z tyłu taki pasek. To jest Adventure Awaits. Takie linie jakby zeszytowe. Felicity. Postkarty. I te potworki, one tutaj są fajne, bo mają właśnie te chmurki z napisami wow, la la la, także fajnie, bo tamte ich nie mają. Tutaj z tej kolekcji The Miracle Night, właśnie z tego nie miałam dodatków, więc w sumie fajnie. I ta druga nowa kolekcja Frosty Sparkling. Link.
parking. Także no. Takie dodatki dostałam. No, te duże fajne. To bardziej wykorzystam takie arkusze do wycięcia niż te mniejsze paski na pewno. No i tekturki zawsze się przydadzą. Aha, jeszcze kupiłam sobie w Empiku właśnie na świątecznych zakupach. Mieliśmy taką małą paletkę, bo ja mam taką dużą i rzadko jej używam, bo jest nieporęczna, a tutaj może jednak będę częściej z niej korzystać. No i wziąłem sobie też w Carrefourze kalendarz. Może to spowoduje, że będę bardziej zorganizowana. Jest taki mały poręcznik, ja kiedyś taki właśnie miałam. Jak chodziłam do szkoły, to właśnie z takich korzystałam i bardzo mi się sprawdzały. W moim ukochanym kolorze. Widzicie, tu mam zszywacz. Wszystko zielone, wszystko co się da. Także na razie to tyle. Nagrywam w Sylwestra, bo akurat dzisiaj odebrałam paczkę, ale czekam na jeszcze jedną, więc dogram. Przyszła dzisiaj reszta zamówienia właśnie poświątecznego z zielonych kotów, więc dwa razy Wam pokażę, póki moje dzieci śpią. To jest taki gratisik, motylek i guzik ptaszek. I takie papiery z Craft O'Clocka w gratisie, akurat na jakąś kartkę może czy coś takiego. Jakoś to się wykorzysta na pewno, także dziękuję, bo to jest bardzo miłe. Taki drobny upominek. Kupiłam sobie masę lekką z firmy Darwi, nie wiem już jaka była dobra, dawno nie kupowałam, ale właśnie jakby też zostałam zmuszona po świątecznych moich bombkach do tego właśnie, żeby też jednak mieć to w zapasie, ponieważ jak właśnie wygiąć coś na bombce czy coś, to no jednak się to przydaje. Ja jak robiłam tą zieloną bombkę, czy dla Anity, to właśnie odciskałam i na świeżo układałam na bombce i czekałam, aż to zaschnie. No więc było to jakieś takie utrudnienie i dyskomfort, no bo to jednak trzeba było pilnować, uformować delikatnie i tak dalej, więc... No więc jednak wolę sobie ułatwiać życie i tą pastę kupiłam. Kupiłam też takie do dabery do tapowania. Ja mam takie już trochę brudne, one są takie twardawe, ciągle sprawne, ale w razie czego kupiłam sobie nowe. I kupiłam sobie też taki ze Stamperii, taki bardzo mały, jak widzicie, on ma chyba 5 czy 6 mm do jakichś takich delikatnych, drobnych elementów. Kupiłam sobie też klej. On jest, ja kupuję do tej pory taki, pokażę Wam zresztą, taki w Leroy Merlin, zwykły klej, ale on jest krótszy, no i tak mi się kończy, więc i tak bym musiała sobie go kupić. Więc przy okazji wzięłam w sklepie. To są w ogóle zakupy z zielonych kotów, bo nie wiem, czy powiedziałam. I to są takie moje jakby ze świątecznych prezentów. Dostałam pieniądze, dostałam kupon właśnie do zielonych kotów i stwierdziłam, że sobie wydam wszystko na takie właśnie świąteczne jakby życzenia, takie rzeczy, których normalnie bym sobie nie kupiła może, bo jednak są dosyć drogie i pewnie jakieś tam miałabym wyrzuty sumienia albo czekała na taką dogodną chwilę jakby, więc tak trochę poszalałam. I
jako że uwielbiam te formy silikonowe, to wzięłam sobie z Prozwet, Art Prozwet. Taki właśnie wróżkowe drzwi, okno i rabatka. Ja lubię te foremki, one są takie twarde. Fajnie się w nich wyciska właśnie nawet z takich mas różnych. I wszystko bez problemu wychodzi, więc takie maluszki, to ma chyba 5 cm tam pisało. Wzięłam sobie też wykrojniki z Mimikat. No też takie właśnie, no one są właśnie drogie, ale myślę, że przydadzą mi się na pewno. No to wyjmę może. I wezmę ten karton. Także wzięłam sobie, tak trochę zaglądałam do środka, ale nie otwierałam ich z folii. Więc zrobię to z wami. I tu są takie różne właśnie rameczki. Malutkie. Mogę wam powiedzieć od razu, ile one mają. 6,2 na 10, 9,2, tak mniej więcej. Więc na taką połówkę jakiegoś normalnego zdjęcia. I taka klisza jakby, stara, postarzona. Tutaj są też takie klipsy fajne, właśnie można sobie dołożyć do zdjęcia, czy do jakiejś karty wyciąganej, wiecie, żeby fajnie się chwytało. Tu jest napis Love, Sweetheart. Tu jest serduszko, a tu jest w środku gwiazda. Więc takie różne. Tutaj jest też taki spinacz. I tu jest bez niczego, ale można sobie wyciąć również takie napisy. Albo serduszko, albo hello. Tu jest taki z kokardką. I tu są takie jakby spinacze, mniejszy i większy, i wskazówka. Tu coś jest, ale nie wiem, co tu pisze. Ach, tu jest numer 60, tak? Więc to by był ten pierwszy zestaw. I tu jest drugi zestaw. Chciałam wybrać jeden, ale oba mi się tak podobały. Ja uwielbiam takie rzeczy właśnie. Ostatnio sobie kupiłam też Marine Design. Mam takie różne z Joya, mogę wam. Mogę wam pokazać, właśnie tu są takie z Joya malutkie, tu są już takie jedne z pierwszych moich wykrojników, też z Joya, tu jest właśnie ten Marine Design, też z tymi tabami i z taką właśnie jakby poniszczoną kartą, ale też właśnie skusiłam się na ten, ponieważ no jednak są tu inne rozmiary. I są różne właśnie te boczne wycięcia. Tu jest taki postarzony. Tu jest jakiegoś notesu, a tu nawet można sobie na kółkach zbindować, znaczy na kółkach, na tych sprężynach można sobie samemu też zbindować jakiś mały taki, nie wiem, notes, czy też właśnie album. Będzie... Ktoś zadzwonił. Trzeba sobie będzie dokładnie po prostu wymierzyć, gdzie dokładnie jak kilka kart złożyć ze sobą, to trzeba będzie dokładnie sobie wymierzyć, ale
dla chcącego nic trudnego. Więc tu jest taka kieszeń jakby. Tu są karty do tego. Tutaj te elementy mniejsze. Dwa do bindowania jakby. A tutaj postarzony brzeg i tutaj taka kieszonka do wycięcia. Myślę, że to jest właśnie też fajne do albumów, jak z tych Heartfield Creation są też takie właśnie nieraz takie kieszenie, więc tutaj też to można tak użyć sobie. Jest taki wiecie, taki haczyk sklepowy, tak jak tutaj ten przeźroczysty. Tak, tutaj taki malutki. No i cyfry. Nie miałam jeszcze, nie mam wykrojnika cyfr, więc też właśnie bardzo mi zależało. A to są takie akurat nie za duże, nie za małe. Także myślę, że fajny taki zestaw. A więc tu są te wykrojniki. Kupiłam sobie też maskę z pękania, bo ja mam tutaj z fabryki dekoru, którą używałam do filmów świątecznych. W jednym z vlogmasie robię takie kartki z tuszowaniem. Nie umiem teraz tego znaleźć, ale tam są takie duże te z pękania. No jak na złość. A tu są takie właśnie drobne, takie bardziej naturalne mi się wydają niż tamte. Kupiłam sobie też dwa wykrojniki z Fantasy Dice, listki. Bardzo mi się podobają, tutaj już kilka razy polowałam właśnie na te i zawsze były niedostępne. Je chyba używa Asia Szulik właśnie i bardzo mi się podobają. Ja mam też takie listki z jakby z dziurkami, z I Love Crafts. Już nie będę wam może pokazywać, ale mam, albo może. Tutaj takie, też je bardzo lubię. Takie są delikatne i te środki można używać, i te na zewnątrz można używać, więc fajnie. No i właśnie też tutaj też takie jakby z dziurkami. Ja kiedyś, jak jeszcze nie miałam wykrojnika, to wycinałam ręcznie takie dziurki na moim fanpage'u, tylko na moim prywatnym Facebooku. Są te kartki, więc jak ktoś chciałby wrócić do tego, to zapraszam. I tutaj też takie listki, takie bardziej habaziowe. Ja to tak nazywam. Takie niedbałe. No i taką formę ze stamperii. To nie jest mold, to jest taka do faktur. Wyciskamy tutaj masę i potem robi to, przyklejamy to na pracę i robi tam to nam taką fakturę. I też długo się zastanawiałam. Już kilka razy miałam w koszyku. Nie tą, ale inną akurat. I zawsze wyrzucałam, bo zawsze mi było szkoda pieniędzy. No a teraz właśnie wzięłam sobie taką z trybikami, z zegarami. Myślę, że do wielu prac mi się to przyda. Mega fajne są. Fajne. To można i masą, i taką pastą z pentartu, albo nawet na sztuce zdobienia można obejrzeć sobie filmik, nawet farbę akrylową ona tutaj chyba dawała, taką wiecie, gęstszą, i też to normalnie działa, farba akrylowa, tam chyba po 12 czy po 24 godzinach ta pani pokazywała, że wyjmowała. Także no, jestem na bieżąco z tymi filmikami. No i silikonową
no, molda silikonowego ze Stamperii też. I też właśnie to jest z serii Lady Vagabond, tej najnowszej. No i tutaj też mam taki jakby zegar, taki wielki tryb i takie mniejsze. Też wam mogę powiedzieć, ile one mają. Na 12, ten największy i tutaj ten przykładowy 4, 3,5, niecałe 4 i ten najmniejszy 2,2 cm. Także i żywicą właśnie ja się będę starała zrobić to najpierw z masy, jeszcze się wzbraniam przed kupnem żywicy. Ale właśnie, też jeszcze wcześniej nie widziałam, to chyba jest u nich nowość, takie moldy silikonowe. Do tej pory mieli takie plastikowe, no ale z nich się, jak ja mam alfabet i go się tak dosyć trudno wciskało jakby. Ciężko było dotrzeć do tych końców. No a tutaj widzę, że może być w miarę łatwo. Bo tamte się zgniatały i no źle mi się to wtedy robiło, ale właśnie gipsem można zrobić, albo właśnie będę próbować masą tą i z Actiona. No a jak nie będzie to za bardzo wychodzić, no to będę robić żywicą, się w końcu zmuszę do kupienia. Będę mieć motywację, bo tak też zawsze szkoda mi 5 dyszek wydać. No i nie wiem, fajnie. Myślę właśnie, że pierwsza praca, którą będę próbować robić, to będzie połączenie tych dwóch masek. I jeszcze też skusiłam się na takie coś. To było w promocji za 17 zł. Glamour Sparkles Burn Amber. I to są takie kamyczki jakby, ale one tak pięknie się błyszczą. To normalnie chyba 25 zł kosztowało, a było w promocji, więc sobie jedno wzięłam, bo strasznie mi się podobało, jak to właśnie na gotowych pracach tam wyglądało. Takie nierównomierne właśnie, ni to cekiny, ni to kamyczki. Takie coś innego. Pięknie to się błyszczy. Mogłabym tak sobie mienić to cały czas. Także były też różne kolory. Ja sobie wzięłam taki, który myślę, że najczęściej będę używać. Taki złoty. Złoto-brązowy właśnie. Więc to takie moje całe zachciankowe zakupy. No, cieszę się mega. Fajnie dostawać prezenty. Także to tyle. Dajcie znać, co wam się najbardziej tutaj podoba. Nie wiem, jak to będę trzymać, czy w tych kopertach, czy w woreczkach. Zobaczymy. Dobra, to tyle. Dzięki i do następnego filmu. Cześć! Dogrywam, żeby wam pokazać jakby gotowe wyciski. Ja je robiłam. One jeszcze nie są do końca suche. Ale robiłam je z tej masy z Actiona. Tak z ciekawości właśnie, czy wyjdą. I to jest już drugi odcisk. Jeszcze czuć od spodu, że jest mokre. To jest pierwszy. Taki wyszedł może bardziej jajowaty. A tu jest drugi. No i w tym pierwszym nie wyszło mi ten dziubek taki odstający, więc go odcięłam, ale myślę, że też nie wygląda najgorzej.
No i da radę. Fajnie w sumie głęboko to wchodzi. Jak widzicie, to są takie mega, mega teksturowe te odciski i tak czuć było, jak się wyciągało, że tak głęboko to siedzi. Ale dosyć dało radę tutaj. No ten za każdym razem praktycznie gdzieś tam, a nie, za pierwszym razem wyszedł tak fajnie, a za drugim razem i za trzecim już mi się tak porwał, ale pewnie wykorzystam też. Tutaj też ten napis Steam. Jeden zrobiłam taki gruby faktycznie jak jest, a drugi trochę cieńszy. No i ten cieńszy gorzej wychodził też. I też nie wiem, czy wam wcześniej mówiłam, chyba nie, że tutaj jest dziura po prostu. Może ktoś zauważył sam. Ale tutaj jest, nie ma równej przestrzeni, tylko jest właśnie jakby wycięte i same te formy tutaj widać. I bałam się też, jak zaczęłam robić, że źle to się odbije, że wiecie, jak będę wciskać, to się będzie wyciskać. Z drugiej strony, jak będę dociskać, to że to się będzie wypychać jakby. Ale nic takiego się nie dzieje. Fajnie to wszystko siedzi. Tu została jeszcze ta masa właśnie. Ale to już jest suche i można wykruszyć. No i na pewno będę chciała w najbliższym czasie kupić sobie żywicę i spróbować z żywicą, jak to wychodzi. No i cenowo też porównać, jak to mniej więcej będzie wychodzić, co będzie tańsze, no bo żywicy jest może więcej, a starczy na dłużej, więc może nie opłaca się tą masą bawić. Żywica też szybciej zastygnie, tak mi się wydaje, niż którakolwiek z mas. Tutaj nie używałam tej lekkiej, jak widzicie. Tylko tą właśnie z Ekshorna się wczoraj bawiłam. Przy okazji dorobiłam sobie też ramek aniołków. Ramki wszystkie rozdałam, więc im się przydadzą. Tutaj tak wam pokażę. No tutaj te mniejsze elementy jakby za pierwszym razem najlepiej mi wyszły. Jedynie co to ten fajnie wychodzi za każdym razem. Tutaj ten, to jest ten właśnie element. I jeszcze jest to kółeczko. No to też tutaj to tak mocno siedzi, że takie koślawe wychodzi za każdym razem. No i ten element też jest taki dosyć ciekawy. Też za pierwszym razem wyszedł idealnie. Pięknie to się wszystko odwzorowało, a za drugim już trochę gorzej. Także to tyle, jak ktoś byłby ciekawy. O, jeszcze i tutaj mam też ten. A ciekawe, czy to wyjdzie. O, ja wiecie, czym robiłam? Robiłam, jeszcze jest mokre, jeszcze zostawię. Pastą modelującą z 13 Arts. No, wiecie, co wyjdzie. Tylko że jeszcze tam jest mokry. Ja to wczoraj koło 17 robiłam. I dość tak zapadło właśnie też śmiesznie. Ale wychodzi. Nie wiem, czy... Widzicie? Wychodzi. Może jeszcze jedną warstwę nałożę na górę, żeby ta tekstura była równa. No tutaj tak całkiem wsiąkło jakby, a wciskałam to dosyć mocno. Znaczy tak mi się wydaje, ale widocznie. Może za jakiś czas podsuszę to trochę i za jakiś czas dam jeszcze jedną warstwę, bo tutaj to jest całkiem mokre jeszcze. Także tak sobie kombinuję. To jest plastikowe, to z tym się nic nie stanie, można się bawić. Dajcie znać, czy byliście ciekawi, jak to wygląda i właśnie czy fajnie, że zrobiłam taki test. Czy wam się to przyda?
No i to tyle. Cześć.